Cześć! W poprzednim filmiku pokazałem, jak przetłumaczyć motyw do WordPressa na język polski, a w tym pokażę, jak przesłać go na serwer i używać na naszym blogu. Na samym początku musimy wyobrazić sobie, jak zbudowany jest blog oparty na WordPressie. Składa się on przede wszystkim z zainstalowanego WordPressa lub tego dostępnego na wordpress.com. Motywu, który jest zobrazowaniem naszego bloga i opcjonalnie dla użytkowników serwerów prywatnych, gdzie jest zainstalowany WordPress, wtyczka, która poszerza możliwości naszego bloga. Od czego zacząć? Przede wszystkim od wyszukania interesującego nas motywu. Możemy zrobić to poprzez wejście na stronę wordpress.org i tam w zakładce Themes wyszukać interesujący nas motyw. Następnie możemy pobrać go na dysk. Powiedzmy, że będę chciał używać motywu Montezuma. Pobieram go na swój dysk. Co teraz? Są dwie opcje na instalowanie motywu na naszym serwerze i następnie użytkowanie na naszym blogu. Pierwsza z nich jest to zainstalowanie motywu poprzez panel administratora naszego bloga. Wchodzimy w kokpit naszego bloga i w panelu administratora z lewej strony wybieramy wygląd, motywy. Widzimy zainstalowany obecnie używany motyw. Jest to 2010. Teraz zainstalujemy nowy motyw. Możemy poprzez to okno wyszukiwać według różnych kategorii motyw, jaki będziemy chcieli używać. Jest to inna wersja, bardziej tutaj rozbudowana wyszukiwania niż takie zwykłe przeglądanie listy motywów. Kolejną rzeczą jest wyślij na serwer. Wcześniej pobrana przez nas paczka ze skompresowanym motywem trafiła na nasz dysk. Teraz, żeby zainstalować go na naszym serwerze, musimy go tam wysłać. Klikamy przeglądaj i wybieramy Montezuma. OK. Klikamy zainstaluj. Nastąpi teraz rozpakowanie i instalacja naszego motywu. Możemy go podejrzeć, jak będzie wyglądał. Widzimy całkiem nieźle. Dodatkowo możemy go edytować. I jeżeli nas interesuje, możemy kliknąć zapisz i włącz. Jeżeli nie, kliknąć anuluj. Jeżeli klikniemy zapisz i włącz, będzie on aktywnym u nas motywem. Dodatkowo widzimy, że ten oferuje edycję tego motywu. Sprawdźmy, jak będzie wyglądał na naszym blogu. Jak widzimy, całkiem ciekawy. Innym rozwiązaniem jest instalacja motywu poprzez te trzy linki: polecane, najnowsze i ostatnio zaktualizowane. Jest to taka alternatywa do wyszukiwania poprzez WordPress.org, tutaj mamy bezpośrednio z panelu administratora. Jeżeli chcemy w ten sam sposób, klikamy zainstaluj lub podejrzyj wcześniej i ten motyw trafi do nas na bloga i będziemy mogli go uruchomić. Drugą rzeczą, drugim sposobem na to, żeby motyw trafił na nasz serwer i żebyśmy mogli użytkować go na naszym blogu, jest stosowanie klienta FTP. Ja używam FileZilla, programu, który jest darmowy. Pobieramy go klikając download FileZilla klient i według tego, jakiego używacie systemu operacyjnego, wybieracie odpowiedni link. Ja już wcześniej pobrałem go i zainstalowałem na swoim komputerze. Program jest dość prosty i intuicyjny. Tutaj wpisujemy adres naszego serwera, nazwę użytkownika oraz hasło i klikamy szybkie łączenie. Dlaczego w ten sposób?
kilka razy spotkałem się z problemem podczas logowania do serwera, jeżeli klikałem tutaj i manager stron. Po wpisaniu tych danych i po szybkim połączeniu możemy kliknąć kopii aktualne połączenie do menadżera stron i wszystkie nasze dane potrzebne do zalogowania się zostaną tutaj wprowadzone. Nam pozostaje jedynie wprowadzenie nazwy i kliknięcie OK. Wtedy zostanie zachowane te dane do logowania. Co teraz? Jesteśmy już połączeni do naszego serwera. Jak widzimy, podstawowe pliki po instalacji i foldery. Nasze motywy przechowywane są w podfolderze. Wchodzimy w wp-content. Następnie themes. I do tego folderu wrzucamy nasz folder z motywem. Tylko co? Wcześniej należy go wypakować. Przechodzimy do miejsca, w którym został pobrany. Tym razem będzie to 2012. Wypakowujemy go. I mamy podfolder 2012. Nie wysyłamy samych plików, lecz cały folder. Wracamy do naszego klienta FTP. Musimy wyjść wyżej i wrócić. Mamy wypakowany folder. Wchodzimy w niego i przesyłamy ten podfolder do katalogu themes. Następuje przesyłanie. Tutaj widzimy, ile plików czeka w kolejce. Udane transfery. Dobrze, został wysłany. Wracamy do panelu administratora, w którym pozostaje nam nic więcej, jak tylko uruchomić ten przesłany motyw. Możemy go również wcześniej podejrzeć. Uruchamiamy. Sprawdźmy, jak wygląda. W ten sposób się prezentuje nasz przesłany motyw. I to już wszystko w tym poradniku. Jeżeli film Wam się podobał, oceńcie go i skomentujcie. A jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć!